Dobry wieczór. Kończy się powoli wtorek 30 stycznia. Minęła godzina 23. Czas na ostatnie wydanie Silesia Flash. Rafał Kulik, zapraszam. Pisze artykuły, pomaga w komunikowaniu w obcym języku, przeszukuje internet, odpowiada na nasze pytania. Wreszcie tworzy zdjęcia, grafiki, zarządza infrastrukturą, czy nawet samodzielnie prowadzi samochody. Teraz sztuczna inteligencja stoi za skandalem, jaki związany jest z amerykańską piosenkarką Taylor Swift. Czy należy bać się AI, czy wręcz przeciwnie? O jej rolę w naszym życiu zapytaliśmy podczas Tygodnia Sztucznej Inteligencji organizowanego w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Karolina Komada. Internet działa z prędkością światła. Zaledwie w kilka sekund jedno zdjęcie może być wyświetlone przez miliony osób. W taki sposób łatwo o skandal. Skandal na miarę światową. Dlatego tych zdjęć zdecydowaliśmy się nie pokazywać. Przez ostatnie dni zarówno media światowe, jak i polskie informowały o skandalu związanym z Taylor Swift. A disturbing trend on social media. Swifties, her legions of fans out there. W mediach społecznościowych ukazały się pornograficzne zdjęcia całkowicie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Nim zostały usunięte, wyświetlono je wiele milionów razy. I jak podkreślają specjaliści, AI nie jest jednak samodzielna, a za każdym jej działaniem stoi człowiek. Sztuczna inteligencja nie ma możliwości obecnie kreacji, nie ma świadomości, nie ma tych aspektów, które mamy my ludzie i możemy to wykonać. Sztuczna inteligencja tylko i wyłącznie odwzorowuje coś, co znalazła, czyli albo co było jej dane, czyli dane, które dostała, próbuje odwzorować na nieco inny sposób. No i w tym przypadku no, moglibyśmy powiedzieć, że kreuje, ale tak naprawdę znajduje informacje w internecie i tak samo chce je przedstawić. Ogląda influencerów, takie same zdjęcia daje. Czy zatem powinniśmy się obawiać sztucznej inteligencji, która coraz śmielej wkracza w nasze życie? Najmłodsze pokolenia wychowują się z telefonami czy robotami. Dorośli korzystają z Face ID, GPS-ów czy czatów GPT do pisania tekstów. Zastosowań jest coraz więcej. Duże pole do zastosowania sztucznej inteligencji to już się dzieje w administracji publicznej, tak? Wspomaganie obszarów związanych ze sprawiedliwością, obszarów związanych na przykład z pomocą społeczną i tak dalej. No i też tym, czym się EMAG zajmuje, to przeciwdziałanie wykluczeniu. My tutaj mocno wspomagamy osoby niepełnosprawne, zarówno niewidome, jak i głuchonieme. Sztuczna inteligencja, aby działała, musi posiadać odpowiednie algorytmy i przede wszystkim źródła danych. Nieuważnie czytając regulaminy lub je po prostu pomijając, wyrażamy zgodę na to, by zostały one przetworzone. Na razie nie ma żadnych norm prawnych dotyczących działania sztucznej inteligencji. Są już pewne uregulowania prawne, tylko że to są propozycje. One są nieobowiązujące i dopóki nie wyjdzie jakieś prawo, nie zacznie obowiązywać, no to nie wydaje mi się, żeby firmy chciały poddawać się właśnie takiej certyfikacji, bo tak jest po prostu łatwiej. Mimo że nie ma ścisłych, określonych ram prawnych, sztuczna inteligencja ma być rozwijana także w Polsce. Właśnie został powołany zespół do spraw sztucznej inteligencji. Choć składa się z czołowych polskich programistów i przedsiębiorców, pojawiły się głosy, że nie ma w składzie osób odpowiedzialnych za prawo czy ekspertów do spraw etyki. Jedna z przedstawicielek tego zespołu, kobieta zresztą, jest specjalistką w zakresie etyki w działaniu sztucznej inteligencji, ale to ma być zespół doradczy. Oni mają wymyślać projekty, mają realizować te projekty, natomiast od prawa, od legislacji ministerstwo ma swoich specjalistów. My nie boimy się na przykład wdrożenia rozporządzenia o AI, czyli o sztucznej inteligencji, które właśnie powstaje w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, dlatego że mamy wysokiej klasy specjalistów, którzy zaimplementują te przepisy do polskiego prawa. Rozporządzenie unijne ma rozwiązać problemy związane ze stronniczością i pewną nieprzewidywalnością AI. Nowe prawo ma zapewnić bezpieczeństwo i ma być zgodne z europejskimi wartościami. Koalicja Obywatelska nie wystawi kandydata w wyborach na prezydenta Katowic. Rządząca partia poparła Marcina Krupę po tym, jak prezydent w grudniu ubiegłego roku zrezygnował z koalicji z PiS-em. Platforma stała się jego głównym partnerem w Radzie Miasta. Wszędzie tam, gdzie dzieje się źle, będziemy walczyć o zwycięstwo i wystawiać swoich kandydatów. Natomiast tam, gdzie sprawy idą w dobrym kierunku, gdzie dzieje się dobrze, gdzie jest współpraca, gdzie jest zrozumienie, gdzie jest dialog, tak właśnie jest w Katowicach, będziemy wspierać kandydatów i właśnie w Katowicach popieramy Marcina Krupa na prezydenta Katowic, jednocześnie nie wystawiając swojego kandydata. Zawsze powtarzam, moją jedyną partią są Katowice i tak też zostaje. I każdy, kto chce pomóc temu miastu w dalszym rozwoju, jest zapraszany do tego stołu. No mamy dzisiaj taką scenę polityczną, jaką mamy, nad czym bardzo ubolewam, bo najlepiej było mieć wszystkich przy jednym stole i pozwolić na realizację tego miasta w sposób
nazwijmy to, zrównoważony, czyli dla każdego mieszkańca i dla każdego sympatyka poszczególnej grupy politycznej coś dobrego powinno się w tym mieście znaleźć. Do tej pory starałem się w tą stronę to miasto prowadzić. Oczywiście dzisiaj będzie łatwiej trochę, patrząc z punktu widzenia też władz centralnych, tej koalicji z Koalicją Obywatelską, ale to nie jest główny element i główny powód. Jeszcze raz powiem, moją jedyną partią są Katowice i to katowiczanom i katowiczankom chcę służyć. Teraz w serwisie Historia Tajemnicza. W Porębie niedaleko Zawiercia giną psy, a przynajmniej jeden oficjalnie zaginął, co dziś potwierdziła nam policja. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie oskarżenie lokalnej społeczności. Kontrowersje budzić ma odławianie bezpańskich psów przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Prezes spółki deklaruje, że żaden pies nie został skrzywdzony, a zawierciańska policja prowadzi w tej sprawie czynności sprawdzające. Fatima Orlińska. Psy giną w tajemniczych okolicznościach, piszą w mediach społecznościowych mieszkańcy Poręby. O sprawie zrobiło się głośno po tym, gdy 6 stycznia sprzed sklepu przy ulicy Chopina został zabrany przez pracownika MPWiK uznany za bezpańskiego pies. Wtedy też jeden z klientów miał zadzwonić po służby miejskie, których zadaniem jest odławianie bezdomnych zwierząt. I to był ostatni raz, kiedy pies był widziany. Pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji miał odłowić psa, po czym nie dostarczył go do miejsca docelowego, czyli do schroniska, bądź też nie oddał go właścicielom, nie oddał tego psa właścicielom. Na chwilę obecną prowadzimy bardzo wzmożone czynności związane z wyjaśnieniem tej sytuacji, z wyjaśnieniem tego, czy doszło do popełnienia przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt. Zabezpieczamy dostępne monitoringi, które poddajemy wnikliwej analizie, jak również dokumentację. I tutaj chciałabym podkreślić, że zabezpieczamy dokumentację również z poprzednich lat. Bo jak mówi policja, pojawiają się informacje, że podobnych sytuacji mogło być więcej, na co wskazywać mogą również komentarze internautów. Oficjalnie jednak wpłynęło tylko jedno zgłoszenie. Teraz 12-letniego Jackiego szukają wszyscy, łącznie z pobliskimi schroniskami dla bezdomnych zwierząt. Dla nas jest to dziwne, że pies ginie w takich okolicznościach podczas przewozu do schroniska jeszcze prywatnym samochodem nieprzystosowanym do przewozu zwierząt. Dużo informacji mieliśmy na temat dziwnych sytuacji w gminie Poręba, która chciała chyba zaoszczędzić pieniądze na bezdomnych zwierzętach i te zwierzęta faktycznie do schronisk nie trafiały. Poszukiwany pies miał uciec swojemu opiekunowi po tym, jak wystraszył się huku fajerwerków. Próbę jego odłowienia potwierdza sam prezes spółki. Zakład wydał oświadczenie i deklaruje, że również bierze udział w poszukiwaniach. Całą wiedzę, którą posiadamy, opieramy na odpowiedzi naszego pracownika na notatce służbowej, którą nam złożył z przeprowadzonego zdarzenia, które miało miejsce. Z tej notatki służbowej wynika, że piesek po prostu podczas czynności odławiania uciekł. Sprawa została zgłoszona do prokuratury przez córkę właściciela tego pieska. Prowadzimy z prokuraturą, współpracujemy na tej zasadzie, że udostępniamy wszystkie dostępne materiały, udostępniamy nagrania z monitoringu, odpowiadamy na wszystkie pytania, które prokuratura nam przedstawia. Współpracujemy w kontekście poszukiwania tego psa. Zaginiony pies miał uciec w momencie przekładania go do odpowiedniej klatki. Jednocześnie prezes MPWiK w Porębie deklaruje, że jeżeli okaże się, iż doszło do przestępstwa wobec osoby odpowiedzialnej, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Około 230 tysięcy osób stawić musi się na kwalifikacje. Nie jest to może wezwanie do służby, ale na pewno rekrutacja, która decyduje, kto zostanie wpisany do ewidencji wojskowej. W tym roku do stawienia się przed komisją wezwane zostaną głównie osoby z rocznika 2005, czyli te, które kończą 19 lat. Paweł Jędrusik. Wezwani będą nie tylko ci, którzy osiągnęli konkretny wiek, ale także mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. W tym roku kwalifikacja wojskowa jest w głównej mierze przeznaczona dla osób, które są z rocznika 2005, to jest ten rocznik podstawowy, a więc osoby, które w tym roku kończą 19 rok życia. Oprócz tych osób są wzywane osoby, które
poprzednich latach nie zgłosiły się z różnych przyczyn na kwalifikację wojskową. Kwalifikacja wojskowa rusza w zależności od miast w różnych dniach. Potrwa do 30 kwietnia. Za niecałe 3 tygodnie rozpocznie się w Wodzisławiu Śląskim. Kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie rozpoczyna się 19 lutego, potrwa do 25 marca. W tym roku przewidzianych do udziału w kwalifikacji mamy około 800 mieszkańców naszego powiatu, w tym co ciekawe 66 osób to kobiety. Warto pamiętać, że pojawienie się przed komisją nie jest równoznaczne z wcieleniem nas w szeregi wojskowe, bo służba wojskowa nie jest obowiązkowa od kilkunastu lat. Miękkie, kruche, mniej lub bardziej wypieczone. Każdy ma swój ulubiony. Rogaliki to smak, który wielu kojarzy się z dzieciństwem. Rogalik doczekał się też swojego święta, które w kalendarzu świąt nietypowych odnotowano właśnie 30 stycznia. Zapytaliśmy dziś specjalistę, na czym polega fenomen rogalika i jaki jest przepis na ten idealny wypiek. A konkretnie pytała Fatima Orlińska. Najczęściej pszenny, w polskiej tradycji jadany na śniadanie lub do popołudniowej kawy. Nierzadko chrupiące z delikatnie wypieczoną skórką, często maślany z makiem z nadzieniem. Rogale te najpopularniejsze kojarzone są ze świętym Marcinem, które kształtem nawiązywały do podkowy zgubionej przez konia świętego. Dziś jednak nie trzeba jechać do Poznania, żeby rogala zjeść, bo swoje święto obchodzą wszystkie wypieki na kształt półksiężyca. A jaki jest ten idealny rogal? Rogalik kruchy. Są smakosze, którzy wolą rogalik z makiem, z dodatkiem maku, posypany makiem u góry. Bardzo często robimy właśnie duże ilości rogalików, jeżeli chodzi głównie o te maślane, które są świeżo rano wypiekane. Klienci po prostu są zniesmaczeni, jeżeli nie ma tych rogalików. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, zwłaszcza w dniu rogalika. I choć ten dzień to w Polsce jeszcze mało popularne święto, w naszym województwie nie zabrakło miejsc, w których smakosze tych wypieków mogli przy kawie czy herbacie zaznać odrobiny rozkoszy. I już w południe wyczerpał się limit kilkuset sztuk przygotowanych przez socjalne bistro Spichlerz w Katowicach, gdzie od wczesnych godzin porannych rogale rozchodziły się jak świeże bułeczki. Serwujemy gościom różnego rodzaju rogaliki, czy to z marmoladą, czy z serem. Wiadomo, każdy z nas ma jakieś inne upodobania smakowe. A oprócz tego przygotowaliśmy quiz niespodziankę z kilkoma pytaniami i na zwycięzcę również będzie czekała mała, słodka nagroda. Co ciekawe, by mógł powstać jeden rogalik, potrzeba blisko 2 godzin wyrabiania i pieczenia specjalnie przygotowanego ciasta. W ciągu jednego poranka piekarze potrafią przygotować ich nawet kilkaset sztuk. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Kolejne jutro o godzinie 16. Spokojnej nocy. Dobranoc.